Koło Poselskie Konfederacja, jako pierwszy głos zabierze pan poseł Robert Winnicki. Pani marszałek, Wysoka Izbo, legislacja to prawo, jest prawem, które zakładam zostało stworzone z dobrych intencji, które to dobre intencje pojawiły się w rządzie pod naciskiem środowisk medycznych. Zostało jednak zrobione na prędce, niechlujnie. Mam podejrzenia, że było pod dyktando niektórych grup lobbystycznych, zarówno jeśli chodzi o kwestie produkcji alkoholu, jak i jeśli chodzi o kwestie napojów i wyrobów, które działają w tym segmencie. Jest wreszcie ta ustawa, ustawą, która przeczy wszelkim zdroworozsądkowym zasadom, jeśli chodzi o wprowadzanie zmian, tak radykalnych zmian dotyczących ważnych branż w gospodarce narodowej. Dzisiaj to było kwitowane na komisji stwierdzeniem, no branże sobie pewnie jakoś poradzą. No jakoś sobie poradzą, szanowni państwo, na tym rynku, zarówno jeśli chodzi o produkcję alkoholu, który uderza w ten segment akurat, który jest w największym stopniu kontrolowany przez polski kapitał i który to segment właśnie konkuruje przede wszystkim z globalnymi koncernami, które nie są w tej ustawie opodatkowane. Tak, podatki uderzają w 800 tysięcy małpek produkowanych w dużej mierze przez polskich producentów. Nie uderzają te regulacje w 16 milionów opakowań piwa, które codziennie spożywają Polacy, które są w większości jednak w obcych rękach. To jeden z takich przykładów absurdów tej legislacji. Ale też brak vacatio legis. To roczne vacatio legis to jest naprawdę minimum przyzwoitości, panie ministrze. Minimum przyzwoitości. Dla tego, żeby przedsiębiorstwa, żeby polskie firmy mogły funkcjonować, żeby mogły się przestawić, żeby mogły zacząć produkować zdrowszą żywność niż to, co produkują obecnie. Żeby naprawdę mogły zareagować na tą szaloną konkurencję, która jest na rynku międzynarodowym, którą właśnie bezlitośnie wykorzystają, bo uderzacie w polskich przede wszystkim przedsiębiorców. Bezlitośnie wykorzystają to międzynarodowe koncerny. To wszystko mogło mieć ręce i nogi, gdybyście nie przyjęli absurdalnych założeń i gdybyście nie działali, jak powiedziałbym, król Julian z Madagaskaru. A teraz szybko, zanim zorientujemy się, że to wszystko nie ma sensu. Tak właśnie niestety jest w przypadku tej ustawy. I dlatego powinna ona trafić do kosza w obecnym kształcie. Dziękuję bardzo, panie pośle.